Siema, z tej strony Ptachu i witam w kolejnym odcinku na tym kanale. No i generalnie ten odcinek będzie dosyć nietypowy, bo nie będę w nim pokazywał żadnej nowej lokacji, tylko w tym odcinku sobie wylosuję którąś lokację, którą już wam pokazywałem w tym sezonie albo w wcześniejszych sezonach i będę musiał polecieć na nią i wygrać gierkę po prostu. Albo po prostu, żeby ta gierka taka dosyć ładna wyszła, no wiecie, żeby było ciekawie. No i myślę, że w tym sezonie raczej nie pojawi się żaden odcinek, w którym pokazuję wam jakąkolwiek nową lokację do latania na arenach lub turniejach, no bo sezon się teraz kończy, już nikt nie patrzy teraz na nowe lokacje, więc teraz będzie właśnie jakiś taki change, może jakiś inny change, pewnie jeszcze jakiś odcinek też z Wątpiono z Wizem wleci, a potem w nowym sezonie już lecimy mocno od razu z miejscówkami. Na pewno wtedy jakieś nowe wam pokażę. Myślę, że nawet wtedy zrobię dwa odcinki z rzędu o miejscówkach, bo wtedy to będzie bardzo potrzebne, bo mapa będzie zupełnie nowa i myślę, że wtedy docenicie te miejscóweczki i będą bardzo spoczko i wam się spodobają. A tymczasem, jak ten odcinek wam się spodobał, no to oczywiście pamiętajcie o subie, latę w górę. Zapraszam też na mojego Discorda, którego linka macie w opisie. Możecie też wesprzeć mnie poprzez wpisanie mojego kodu w sklepie Fortnite, czyli PTACHU. Już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i dobra, no wchodzimy sobie tutaj na kanał Ptachu i patrzcie, wchodzimy sobie w playlisty. To są polubione filmy, jest prywatne, widzicie, ale nie, tu chodzi mi o tą, akurat o tą playlistę, nie przemyślę na rejon lub turniej, wy też ją widzicie, więc możecie sobie też czasem polosować, jak nie macie gdzie latać. Siemo, stwarzamy sobie filmik i to się odpala od samej góry, więc na razie no to zawsze nam się pokaże ten odcinek, bo teraz się dodaję już na dół, jak będę kolejnie dodawać do tej playlisty, otworzyłem ją jakieś 2 tygodnie temu może, ale zostawiam sobie otwarzać playlistę losowo. I teraz ja sobie po prostu daję skrót klawiszowy, żeby mi przewinęło do następnego filmu. Czyli ja sobie klikam FN i F8. Wrzucam następny Siema, film. Witam, i to jest film z 7 lutego 2021 roku. Zobaczmy, jak on będzie pokazywał rotację albo jaką lokację i tam sobie polecę. I moim zadaniem będzie po prostu wygrać mecz. Ej, lol. Ej, bo to się trafi w ogóle pierwszy odcinek, jaki w życiu zrobiłem z tych lokacji lub na areny lub turnieje. Więc generalnie to beka. To jest pierwszy filmik. Potężnie. Materiałem, pierwszą miejscówką w tej serii. Będzie miejscówka, którą zaraz wam pokażę. Dobra, już wiem, co to jest za spod, już to pamiętam. To jest bardzo fajna miejscowa, wam powiem tak szczerze mówiąc. No i według drugiej rotacji idziemy sobie tutaj na pole namiotowe. A, bo to było jeszcze na początku, pokazywałem drogi rotacji, pokazywałem dokładnie gdzie iść. Tutaj mam też do wyboru albo na pole namiotowe, albo w drugą stronę iść. Dobra, to sobie już wybiorę, zobaczę, jak będzie szła strefa. To do zobaczenia już w busie bojowym. Dobra, jesteśmy już w busie bojowym. Ja muszę polecieć dokładnie w to miejsce. O, tu jakiś delikwent leci niedaleko mnie. Kurczę, blaszka. Tam też. O, chyba na to pole namiotowe leci bez kitu. Tam nawet się skrzynka nie zrespiła, tam już zaznaczyłem. Powinno być 3 skrzynki, ale oczywiście, że nie wszystkie się zrespią. Nie, 4 to powinny być, a są 3, no. O kurde, czemu tu ziemia wychodzi w ogóle? Co jest? Lol. Dobra, szybkie lutowanie i spadam stąd. I cyk, jest chłop jakiś. Tu jest też jakiś, czy to jest bot? Ten to jest bot, dobra. Tu jest chłop, taki rzeczywisty. To jest jakiś duszek, dobra. Jest na tego duszka, czasteruję może. Gin, w momencie, mój drogi. Szybko, 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 szybko. Dobra, wtedy. Bo chcę tego drugiego jeszcze zdążyć dojechać. Patrzcie. Już tu anuncję się odezwą, czy nie? Odezwą mój pan oponent. Tylko on już nie dostanie lasera, tak jak tamten niestety. Gdyż albowiem, ponieważ... Kurde no, chłopie. Ale on mi dał już coś. On się stara. Zejdź do mnie, dawaj. Nie masz psychy do mnie zejść. Mi się matce kończą. O, one shot, dobra. Jest sasito. Możemy sobie zrobić czercza fioletowego. Nie, w sumie nie chyba. Lol, spatrzcie, jaka skrzynka zlagowana. Ty już ludny, a ona tutaj stoi. I cyk. Już nie? Są tutaj, nadal jest tam jeden. Teraz to C26, teraz można go podjeżdżać. Ja też dostałem. Ja dostałem 28, dlaczego? Kurde, no i czemu ja mam tak mało maców? Na tym trybie się zbiera mało maców, może dlatego. Może nie dlatego. A mi dał laser. Ja mu też, ale on mi też dał. Dobra, mordo, masz dead. Dobra, udało się.
On był ciężkim oponentem. W sensie, że ciężko się z nim walczyło. On ogarniał. Popatrzcie, tam jest chłop, który ma coś, co ja bardzo lubię. On sobie poleciał na tyrolkę. On ma coś, co ja bardzo, ale to bardzo lubię. Dobra, dead. A się cwania chciał tutaj zabezpieczyć przeciwko mnie, co nie? Gdzieście chłopa? O, to ma. Uhuhu, 12 ammo. No to wam powiem, że będzie ciekawie. To jest typ. Ja ty najpierw ciebie zabiję, no. Już przepraszam. Nie wiem, co on robił. Był jakiś challenge, że na kamieniu stoi. Tylko nie wiem, po co tam jest strzał w takim razie. Rozstaj 33 mordy, już masz lowa. O! Strzelaj się z tego. To ma jakiś delay chyba. Tak mi się wydaje. Hours later. Dobra, dead. Ale mnie obił mocno. Dał mi one shota niemalże z tej pompy. Będę musiał się uleczyć. Ale kurde, no powiem, ten już był niebezpieczny typ. O, jest i pan apteczka. Pan chyba już umiera, tak mi się wydaje. Pan poleciał gdzieś tam. Gdzie tam je zostaw? Skąd ty tam? Co, jak strzelasz? Jedny chłop to sobie zbudował te ściany, przecież... A przecież przez to i tak przejdę. Ty mnie zostaw. Ty jesteś, gościu, upośledzony przecież jakiś tam. Jakim prem ty w ogóle chcesz do mnie strzelać? Ty właśnie po to mi... Aj no, typie! Poza tamtego trzeba zaraz frajera dojechać, bo on jest denerwujący. Dzięki za fraga, który mi właśnie podwędziłeś, mordo. Piję sobie tego kewa na wszelki wypadek jednego. I teraz lecimy tam. Nie zabierz mnie. Dobra, udało się. Minimalnie tym razem, już teraz już tak fest minimalnie. Dobra, dla mnie złotego spaza, to chyba było warte tej ceny. Dobra, leczymy się tego. Nikt mnie tutaj nie zabije przecież. Bo zrobię tak. To jest, ja dostałem laser. Jam rip tutaj już totalnie. Jestem 1v1 z tym typem. Wait a minute. Co tutaj był? Jak to? A no tak, bo trójka nas była. O jeny. Przegrałem to. Co za amator ze mnie. Nie no, dobra. Kurde, no ale byłem blisko. Naprawdę się starałem. Czy lokacja jest cały czas aktualna, mimo że już trochę minęło od tego, jak ten film wypuściłem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak się podobał, no to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji w górę. Trzymajcie się. No i cześć.